ponieważ w naszym programie wszystko jest na odwrót jak zwykle, więc dzisiaj errata, która powinna być na końcu, będzie na początku. A jaka errata? Marcyński! Poliański! Marcyński! Poliański! Marcyński! Poliański! Marcyński! Poliański! Marcyński! No to kto? Marcyński na końcu i Poliański Mas. Drugi. Mas trzeci! Mas trzeci, oczywiście. Który mógł być Mas, jak było dwóch Polaków? No, Marcyński! Poliański! Marcyński! Poliański! Marcyński! Poliański! No dobrze, wystarczy. Graty, graty dla obu panów wielkie, no i dla Tomka za to fantastyczne zwycięstwo. I od dziś ogłaszamy, proszę państwa, oficjalnie nauczycielem języka hiszpańskiego w programach La Vuelta Tour de Tour jest zwycięzca etapu na hiszpańskiej Vuelcie. Tak jest, brawo Maniek. Tour de Tour habla español. Witamy państwa w naszym drugim programie La Vuelta 2017. Tomku, odrobiłeś lekcję? Z bykiem? Byk. No, odrobiłeś lekcję z hiszpańskiego? Buenos dias. Mañana. Mania. Empieza. Wszystko. La Vuelta. Dla mnie najważniejsze jest mañana, bo wszystko jest mañana. Nie należy się spieszyć, wszystko jest mañana. Mucha calor. Mucha calor. Tak to właśnie robi Tomek Marczyński i dzisiaj będzie kolejna lekcja z Tomkiem Marczyńskim. Ale najpierw może parę słów o tym, co się wydarzyło. No, parę etapów za nami, paru kolarzy nam się pokazało z dobrej strony, paru nam się nie pokazało, chociaż myśleliśmy, że się pokażą. Jak się podobało? Ja myślę, że dosyć istotna sprawa jest, bo siedzimy w barze tapas, mamy przed sobą tapas i najbardziej drażliwa kwestia to jest kwestia jedzenia w tegorocznej Vuelcie i chyba od tego powinniśmy zacząć. To prawda. Tapas Gastro Bar, tak nazywa się to miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, a właścicielem jest pan Pablo Martin Delgado. Uwaga, bo to jest nazwisko bardzo istotne Pedro w kolarstwie. Delgado. Pedro Delgado. No. Dwa razy Vuelta, raz Tour de France, fantastyczny hiszpański kolarz. Wprawdzie nie jest rodziną właściciela tego miejsca, ale za to właściciel, myślę, że za chwilę osobiście przyjdzie do nas i zaprosi do tego, żeby tutaj właśnie oglądać Vuelta, bo warto, bo są takie dobre przekonania. No jak? Nie smakuje. Będziesz miał kłopotów żołądkowych? Będziesz pracował dalej, czy jak? W dobrym jedzeniu nie ma kłopotów żołądkowych, ale oczywiście przy tak bardzo specyficznej diecie, jaką mają kolarze, i tutaj oczywiście wracamy do Rafała Majki, takie historie mogą się zdarzyć, a to jest no straszny dramat, bo to jest etap po etapie, trzeba jeść, odżywiać się, a nie można. No to jest największa zmora kolarza tak naprawdę, kłopoty żołądkowe, tak jak Rafał mówi, że na tych ciężkich etapach w Andorze, czy teraz na tym piątkowym nie mógł jeść, no to jest naprawdę dramat dla kolarza. Niestety wirus żołądkowy sprawił, że już nie mamy kolarza w klasyfikacji generalnej, który mógłby powalczyć. Ale mamy ciągle czterech kolarzy. Przemek Niemiec już się pokazywał w ucieczce. Tomek Marczyński też już był raz wysoko. Więc ja myślę, że jeszcze emocji trochę będzie, ale Rafał niech dotrwa do tego dnia przerwy i niech się naprawdę porządnie zregeneruje. I może być taka historia, jak pamiętamy z tych dwóch bardzo ładnych wyścigów Tour de France w wykonaniu Rafała Majki, że kiedy już potraci nie sekundy, a może nawet minuty, a może nawet godziny, bo taka historia też może być i tym nie należy się przejmować. W związku z tym nie zachęcam do pisania Rafał Majka znowu spadł w klasyfikacji generalnej, bo to już teraz nie ma nic do rzeczy, czy on będzie 38 czy 153. A wręcz im będzie dalej, tym łatwiej mu będzie uciekać. No ważne jest, żeby w trzecim tygodniu, a może nawet w drugim rywalizacji odzyskał siły i wtedy nie mając takich zobowiązań w klasyfikacji generalnej, atakował zwycięstwo etapowe, co też oczywiście w wyścigu jest rzeczą niezwykle istotną i też jest wielkim sukcesem. Tak, a poza tym kto zrobił na tobie największe wrażenie? Jaka drużyna? No Quickstep, to tutaj nie ma co się oszukiwać, mimo że mam białą koszulkę, mam być czarnym charakterem, no to nie jestem w stanie nic dodać do tego. I Lampard, i Trentin to są dwaj kolarze, którzy jadą znakomicie, dodatkowo jeszcze w klasyfikacji generalnej mają De La Cruza wysoko, który troszkę się tam opuścił, ale na pewno czołową dziesiątkę będzie walczył. No, mówiło się o Jungelsie, ale Jungels spadł w klasyfikacji generalnej. Jak powiem, na mnie największe wrażenie zrobiła akcja Quickstepu na tym płaskim etapie, kiedy wszyscy od początku wiedzieli, wszyscy mówili od rana, jest wiatr, będzie rządził Quickstep, oni będą atakować, wszyscy musimy uważać. Po czym Quickstep zaatakował
proszę bardzo, zrobił to po swojemu, zrobił jak chciał i to jest mistrzostwo. Wygrać wtedy, kiedy wszyscy patrzą na ciebie, kiedy jesteś faworytem, to jest naprawdę dla mnie mistrzostwo, dlatego tutaj ja nie mam wątpliwości. Quickstep tak, bo Sky jedzie swoje. Sky jedzie, ja tak pomyślałem tymi filmowymi skojarzeniami, że Sky to jest konwój. Ale z kolei mają też dobrego woźnicę i to nie jest Froome, tylko tak jak Michał Kwiatkowski szalał podczas wyścigu Tour de France, to tutaj jest taki włoski Kwiatkowski, czyli Gianni Moscon, który też jest kolarzem młodszym od Michała, to jest raz. Dwa, też mu się wróży dużą karierę w wyścigach jednodniowych, w wyścigach klasycznych i jak się okazuje, taki człowiek, taki kolarz o takiej charakterystyce może być wspaniałym pomocnikiem dla Froome'a i to, co zwykle określany po kolarsku mianem rzeźnia. O, rzeźnia. Pozdrawiamy Darka Baranowskiego. Hamoniki. Tak, hamoniki. My też mamy hamoniki, więc Gianni Moscon robi rzeczywiście rzeźnię. Czy tak będzie dalej? No na razie Sky też jedzie swój wyścig, to też trzeba powiedzieć, nie zwracając uwagi na to, co się dzieje gdzie indziej. Pamiętasz, jak w pierwszym programie pytałem cię, jakich pomocników ma Christopher Froome? Powiedziałem ci, że to czuł się najsilniejszymi Włochami. No i rzeczywiście ci Włosi robią robotę. Ja myślę, że Christopher Froome, o tym też trzeba pamiętać. Ja myślę, że on trochę się obawia trzeciego tygodnia. Ja myślę, że stąd te wszystkie jego ataki w pierwszym tygodniu, po to, żeby teraz jak najwięcej nadrabiać, bo on się obawia tego, co będzie w trzecim tygodniu. Jednak on sam nie wie, jak jego organizm po tym Tour de France, który jakby go nie przejechać, jest bardzo ciężkim wyścigiem, a on go przecież wygrał, no to teraz myślę, że w tym drugim tygodniu też będziemy jeszcze obserwować takie właśnie akcje ze strony Team Sky. No i odrobił lekcję z poprzednich wyścigów dookoła Hiszpanii, gdzie przegrywał bardzo niedużo i teraz mówi wprost, ważna jest każda sekunda, w związku z tym finiszuje sobie na lotnych premiach, walczy też o dobre miejsce na mecie. No, a kto jest twoim faworytem tej Vuelty? Na dziś? Froome, no na dziś Froome. A moim Chaves. Mi się bardzo podoba, jak jedzie Esteban Chaves. Naprawdę wrócił do tej najwyższej swojej dyspozycji, fajny chłopak, taki uśmiechnięty, prosty, szczery, tak, który no jedzie fantastycznie. Jedzie fantastycznie, jak Froome atakuje, on się klei dookoła natychmiast, jest tam, gdzie trzeba. No i Chaves wyrasta dla mnie na faworyta tej Vuelty. W tym trzecim tygodniu, kiedy Froome'owi może być ciężko, myślę, że Chaves będzie wtedy atakował. A Daniel Marszałek mi fajną rzecz napisał. Macie kłopot, żeby rozróżnić braci Yates, czyli bliźniaków. Jest to bardzo proste. Jeden jest o centymetr wyższy i kilogram więcej waży. Dobrze, to już teraz będziemy rozróżniać. Tak, to tak jakbyśmy tutaj chcieli powiedzieć, że ten jest centymetr wyższy, a ten jest, ten lider tu w czerwonej koszulce jest o kilogram lżejszy. Tu są bliźniacy Yates, tak jest. Żelaźniaki jakieś bez koszulek. Tak, to takie żelaźniaki, jakimi w dzieciństwie się bawiliśmy, pamiętasz? A tutaj zbudowaliśmy sobie swoje Angliru. No i zwróćcie uwagę, bo tu kraksa była, ale tutaj kolarze w każdym razie zdobywają Angliru z dwóch stron, tak. A my chcielibyśmy teraz zaprosić na chwilę naszego gościa, czyli właściciela, tak, Pablo Martin Delgado. Zapraszamy do nas. Buenas tardes. Pues nada, quería invitar a todo el mundo que esté en Varsovia a venir a ver la vuelta con nosotros en Tapas Gastrobar y sobre todo desear toda la fuerza del mundo a Alberto Contador y esperemos que sea el mayor rojo y el campeón de la vuelta. Rozmawiałem z Pablo, który powiedział mi, no to jest oczywiste, cała Hiszpania trzyma za niego kciuki, on się żegna z kolarstwem, to jest jego ostatnia Vuelta, dlatego wszyscy trzymają kciuki za Contadora, no i Contador wczoraj rzeczywiście pojechał znakomicie. No i żeby ta czerwona koszulka do niego trafiła. Tak jest. A teraz tak, zacznijmy od rozwiązania naszej zabawy, no bo była zagadka, było pytanie o to, jakie jest ulubione danie Rafała Majki. Czy ty się już przygotowałeś tym razem? Ja myślę, że teraz może być ulubionym, a mam odpowiedzieć, tak? No. Na kłopoty żołądkowe to słyszałem, że taki napój brązowy trzeba odgazować i wypić na ciepło. Ale to nie jest ulubione danie Rafała. No, zresztą nie wiedzieliśmy, że będą kłopoty żołądkowe. Tak? To prawda. Barszcz z uszkami, proszę Państwa. Tradycja. To jest ulubione danie Rafała Majki. I jako pierwszy
Tak na pytanie odpowiedział Grzegorz Redo. Grzegorz, rower jest twój. Ta damka piękna, którą prezentowaliśmy, jest twoja damka. Rower Mexler. Marki Mexler, tak jest. A rower Mexler. Torby z gadżetami od firmy Mexler dla Jerzego Karpa, który odpowiedział jako drugi, i dla Marzeny Mentel. Gratulujemy serdecznie i zapraszamy do naszej kolejnej zabawy. Aha, prześlijcie nam swoje adresy i numery telefonów dla kuriera w wiadomości. Słuchajcie, cyklo zagadka, bo tak będziemy sobie nazywać ten cykl, a więc cyklo zagadka na dziś. Alberto Contador, mówiliśmy już o nim, udzielił niedawno wywiadu, podpowiem tu, dziennikarzom La Gazzetta dello Sport, więc kto tam sobie chce wyszukać, może sobie poszukać. I w tym wywiadzie zapytano go o zwycięstwo w karierze, które ceni sobie najbardziej. No i waszym zadaniem jest odpowiedzieć na pytanie, jakie zwycięstwo wymienił Alberto Contador, jakie to, jako to, które ceni sobie w swojej karierze najbardziej. Podpowiadam, nie jest to taka oczywista odpowiedź, ale to już dalej kombinujcie wszystkie... A może to jest orlinek? A może to jest orlinek? Pierwsze zwycięstwo w zawodowej karierze. Znaczy to drugie, jak już Lepiej myśliśmy. Jesteś przygotowany niż ostatnio z tą kawą, także... W każdym razie odpowiadajcie wszystkie warunki, terminy i tak dalej na naszym profilu facebookowym Tour de Tour by Jaroński & Probosz. Tam znajdziecie wszystkie informacje, będzie post z tym filmem i pod tym postem należy odpowiadać na naszą cyklo zagadkę. Nagrodą jest dalej? Nagrodą ten jest... sam? Nie, teraz jest inny. A gdzie go teraz pokażesz? Teraz jest, gdzie ja go pokażę, a ja go pokażę teraz na przykład tu. Tu? O, tu. Rower marki Mexler, rower Solaris, rower, na którym pojeździcie i w mieście, i po górkach, naprawdę w każdym terenie się taki sprawdzi. Słoneczny rower. Słoneczny rower Solaris, wersja kolorystyczna do wyboru, jest kilka wersji kolorystycznych, tak więc tutaj wybór będzie należał do zwycięzcy. Dziękujemy, zapraszamy na kolejny program mniej więcej za tydzień i zapraszamy teraz na lekcję hiszpańskiego z Tomkiem Marcińskim. Hola a todos, clase número 2. Me gusta coger la bicicleta con mis amigos. Me gusta coger la bicicleta con mis amigos. Coger la bicicleta con amigos. Me gusta coger la bicicleta con mis amigos.